jeszcze o tym nie mówiłem, w sensie nie chcę chyba nikomu o tym mówić. A co się stało? Mamy problem, wiesz, że mamy daily. No to chyba ja wiem, wiesz, gram też czasami u ciebie. No i chyba nie będzie daily. Jak nie będzie? Dlaczego? Poddajesz się? Nie to, że się poddaję, tylko nie wiem, czy będę w stanie zrealizować dalej daily. Ale bo co? Bo co? Bo klapki masz złe? Nie, bo zwichnąłem nogę. Jak zwichnąłeś nogę? No zwichnąłem nogę, w sensie mam zwichniętą nogę, nie mogę chodzić wcale. Kiedy? Że dopiero co chodziłeś normalnie? Co ty kitujesz? Stary, w nocy zwichnąłem. W nocy? W nocy. Jeszcze jak można w nocy zwichnąć nogę? No stary, przyszedłem do lodówki i wpadłem do ostatnich 200. Co ty gadasz? Przysięgam ci już. Stary, ja nie wiem, co mam zrobić. Patrz na tą, widzisz? No, to jest ta zła czy dobra? Nie, to jest dobra. No wygląda okej, okay, jak kostka. Patrz teraz, stary. O, stary. O, spuchnięta. Widzisz, no, widać. Widać, normalnie. Jest takie, no jest, no. Stary, ja nie mogę chodzić, ja nie wiem, czy widać, w ogóle... jest różnica mega. Ja nie wiem, czy w ogóle komukolwiek o tym mówić. Przecież chyba zauważam, jak nie możesz chodzić. Co, będziesz lewitował? No jakoś będę chodzić. Jakoś nie będę. No, stary, no nie wiem, co mam zrobić, stary, mamy no daily. To chodź do lekarza, pojedźmy, no co. Niech ci to jakoś... Teraz czekaj, przywitam się z widzami. Witam państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i... Dzisiaj mamy problem, bo zwichnąłem nogę. Pierwszy raz wydarzyła się taka sytuacja, że ja nie wiem naprawdę, co mam zrobić. Mam totalnie rozwaloną nogę. Nie mogę chodzić, po prostu nie mogę chodzić. Także jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do naszego kanału, bo jeszcze jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Niewiele zostało do miliona subskrypcji, ale nie wiem, czy będę w stanie to dalej kontynuować, bo... No bo nie mogę chodzić. No to mówię ci, chodź do lekarza, może tak na serio nic ci nie jest, no może to zejdzie. No stary, ty widzisz to... Znaczy, no ja widzę, że jest spuchnięte, no ale może nie wiem, za dwa dni zejdzie, no skąd wiesz? A może złamałeś, a może skręciłeś, no ja nie wiem, no się nie znam. Ty się znasz niby? Chodź do lekarza. Jedziemy, tak? Czy nie? Nie wiem, trzeba wszystkim powiedzieć. Mówimy im? Normalnie? Przed chwilą mówię, że nie. No bo nie wiem, co mam zrobić, stary. Jak ja im powiem? Jak... Oni się wkurzą, jak ja im powiem, że zwichnąłem nogę, jeżeli będzie daily. No ale... No, w sumie, to co? No nie wiem, ty decyduj, ty jesteś szefą. O, stary, ale to widać, jak dajesz obok siebie nogi. No, w sensie... Mega. Widać, masz, nie? No strasznie masz spuchnięte. No tu jest płasko, a tu jest wielka gulka. Oni tak powiedzą, że to jest ustawione. No bo... jak powiedzą, że to jest ustawione? No powiedzą, że to jest ustawione, bo oni wszystko mówią, że jest ustawione. Dobra, stary, zawołaj Agatę, trzeba jej powiedzieć. Tylko ją, tak? Pierwszej. Na razie jej powiem jako pierwszej. No dobra, no to idę. Ej, stary, wyłącz na chwilę maszynkę, dobra? Bo nie będzie słychać. On cię woła do góry, żebyś przyszła, wiesz? Prowadzi. A jeżeli on czegoś ode mnie chce, to on powinien zejść tutaj na dół. No ale poprosił mnie, żebym cię zabrał do góry, no co ja mam ci powiedzieć? No ale mogę, możesz iść ze mną? No ładnie prosił. Jak się ładnie prosi, to pójdź z nim. Tak ładnie, jak on szczerze. Myślę, nie lubiła. No chodź. Prawdziwa, dobra dziewczyna. Jestem najlepszą dziewczyną na świecie. Chodzę do niego tylko i tylko. Co tam? Czemu nie jesteś jeszcze gotowy? Idziemy zaraz na spacer. Kochani, muszę coś powiedzieć. Co? Będę mieć problem z daily i ogólnie będę mieć problem teraz, bo nie mogę chodzić. Czemu nie możesz chodzić? Wstawaj, Jezu, kolejna samochodówka, wstawaj! Nie, dobra, poczekaj, ci, patrz. Zwichnąłem nogę. Troszeczkę jest tylko puknięte i to jest dla ciebie zwichnięta noga? Tak, to jest zwichnięta noga. Chyba nigdy serio nie miałeś skręconej kostki ani nic. No jak, no zobacz, jakie jest spuchnięte, no co ty gadasz? Serio, 2 miesiące temu skręciłam kostkę, to była taka. I chodziłam normalnie, wszystko robiłam. Ale... P***a jesteś! Najlepszą dziewczyną na świecie. Agata. Wstawaj! No nie. No wstawaj, to trzeba rozchodzić. Nie, Agata, nie wstanę, bo mnie boli, jak wstaję na nodze. Co teraz z naszym spacerem? Jak ty spacerem? Agata, ja mam zwichniętą nogę. Jaki spacer? O czym ty do mnie mówisz? No to trzeba rozchodzić! Co ty za głupoty gadasz? To trzeba rozchodzić, jak prawdziwy. Ale ja nie mogę wstać. No ale co ty robisz? Przecież on nogę... Ała! Ała! Pogorszysz mu tylko, no. Zamiast wziąć go do lekarza, to ty chcesz z nim chodzić po lesie, no. Zastanów się, co ty gadasz w ogóle. Jezu, już nie wybrzyma! Ała, boli, Boże, boli mnie! Jaszczur, weź zawołaj Huberta, może on coś zaradzi. Huberta. A w sumie on jest małpą, to może coś nieraz miał rozwalone, nie? No na pewno, bo on skacze po drzewa. Weź, przyprowadź go, proszę. Ej, no dredziesz się kąpię, ale Adasz się, bo on sporty ukra i w ogóle to ten. Mówiłeś mu? Dawaj kamerę. No, a co? Powiedziałem mu, no. On ogarnia takie rzeczy. O kurde, stary. Grubo, co? No grubo. Grubo. To dosłownie grubo, tu masz... ponad 3 cm takiego obrzęku i to porządnego. No, boli mnie strasznie. Do lekarza ja mu mówię. Stajesz na nogę, to kujecie? Kuję, no.
No to stary, to może być nawet złamanie. To może być nawet złamanie w tym momencie. Co ty gadasz, serio? No tak, na pewno masz coś na ale od stanięcia źle by złamał? No tak, no jeżeli. No jak stanąłeś? Pewnie stanąłeś tak, że jakoś szedłeś. Nie, w sensie z dwóch ostatnich środków spadłem i mi się noga wykręciła w ten sposób. Do środka, tak. Do środka. No. To można tak coś złamać? No to może się złamać. Tutaj stary masz takie ścięgna, że to mogłem pójść. Serio? Tam jest tam skoko. Stary, mamy daily. No mamy daily. No ale no to co? No to możemy z tego nagrać odcinek. Jedziemy na prześwietlenie, stary. Tego tak nie możesz zostawić. No mówię, też mówiłem, że do lekarza. No mówię ci, do lekarza trzeba. Do lekarza to jest konieczne? Jest konieczne, żeby zobaczyć prześwietlenie, stary, ty tak nie możesz z tym chodzić, bo jeżeli masz coś złamane czy skręcone... Znaczy, ja nie mogę, no my nie mamy rentgena w oczach. Tak boli, że, no tak, że mdleję prawie z bólu. Kamerzysta, co się stało z nogą? Się głupio pytasz, nie widzisz. Mamy problem, zwichnięta jest. Jak to zwichnięte? Jak to zrobiłeś w ogóle? Poszedłem do lodówki w nocy i zwichnąłem. W sensie spadłem w nie jest nocy. A jak teraz będziesz w ogóle trzymał kamerę? No nie będę trzymać kamery, musimy skończyć z daily. Nie skończymy z daily, jak to? Obiecałem ci, że wszystko zrobię, żebyś utrzymał to daily. Ale masz tutaj nas wszystkich, więc wszyscy jesteśmy... Pomożemy ci, nie zostawimy cię samego. Nie zostawimy cię samego, dasz radę. Dobra, to sobie bierzemy auto i jedziemy do szpitala, no tak? Tak, jedziemy, prześwietlenie po prostu trzeba zrobić. No, co? Gdzie chcesz jechać? Stary, prześwietlenie trzeba zrobić chyba tej kostki, tak? Pytam się co robisz? Do szpitala. Nie rozumiem, po co ty się bujesz? Wszystko wiem. Do szpitala chcesz jechać? Tak o, przestać nagrywać, bo co? Noga cię boli, chyba jesteś śmieszny. Tępy jesteś, pytam się ciebie, czy jesteś głupi? A czemu ty w ogóle na niego krzyczysz? Jak mam na niego nie krzyczeć, daily robimy! On nagle mówi, że nie nagrywa, bo co? Ale daily to daily. Pytam się, czy noga cię boli? Co mam odejść od niego? Nagrywasz! Słuchaj, daily to daily, ale zdrowie jest ważniejsze. Czemu ty trzymasz? On zostaje kamerzystą na razie. Oddawaj tą kamerę. Nie, on zostaje na razie kamerzystą, spokój się dredziasz. Zaraz w ogóle daily nie będzie. Stajesz teraz w tym momencie, wyciągasz normalnie na nogi, stajesz, bierzesz kamerę do ręki i nagrywamy, tak? 4 miesiące, rozumiesz? 4 miesiące, żeby pobić rekord, pobić Freeza, pobić rekord internetu, a ty co? Po co ja to robię? Po co ja się staram? Po co ja się staram? Co ty robisz? Uspokój się, Dredzia. Noga cię boli? Mnie też noga boli. Serce mnie boli. Wszystko mnie boli. A ty co? Do szpitala chcesz jechać? Oddawaj mu kamerę. To jest kamerzysta, ty nie jesteś kamerzysta. No to jest kamerzysta, ale... Kamerę krzywo trzymasz. A co ty się w ogóle denerwujesz? Słuchaj, uspokój się, zdrowie jest ważniejsze niż nagrywanie filmu. Jakie zdrowie ważniejsze? Ja nie mam zdrowia. Ja nie patrzę na zdrowie. Ja na zdrowie nigdy nie patrzę i nie patrzałem, a on co? Dredzia, jako chłonie zrobić do nas. My teraz jedziemy do szpitala i tyle. Weź tą kamerę i wstań, rozumiesz? Do żadnego szpitala nie jedziesz. Wstawaj, bierzesz kamerę i nagrywasz, rozumiesz? Wstawaj! Wstawaj, debilu! Wstań! A ty co? Już są gotowe? Co wy w ogóle z nim robicie? Szpitala, Greta! Jakiego szpitala? To trzeba rozchodzić! Idziemy na spacer! Ja już jestem gotowa! Ale ja nie pójdę z tobą na spacer. Ale co ty chcesz rozchodzić, jeżeli kostka jest... Stuart bez nogi by ze mną poszedł, by się poczołgał ze mną na ten spacer. Greta, a ty jesteś w ogóle normalna? Czy ty myślisz, jak on się czuje? Że go boli? To trzeba rozchodzić! No pewnie, że to trzeba rozchodzić! Na spacer! Raz! Na spacer idziemy! Nie, on jedzie do szpitala! Szpitala muszę jechać, stary! Przeszaka! Tyle mu normalnie spukło! Widzisz to? Rozchodzić. Widzisz jaki mięczak? To on z sobą reprezentuje. Straszny jest. Straszny mięczak. Ule, ogarnijcie się! Wy jesteście strasznymi egoistami. Jakim egoistą? Egoistą? Jesteście odrobnym egoistą. Na wszystkich, a nie tylko na jego zdrowiu. Co on myśli sobie? Że go noga boli, on w stanie sobie nagrywać? Czemu egoistą? Ja na dzień? Dlaczego jestem egoistą? Nie wierzę. On nagrywać nie chcesz filmu. Ale ja mu nie. Jezu, przepraszam, to w ogóle zabieracie. Jedziemy do szpitala. Dajcie mu pojechać do szpitala w ogóle. Trzymaj drzwi! Dajcie mu pojechać do szpitala, co wy robicie? Jesteście w ogóle normalni? Jesteście w ogóle normalna? Ty jesteś jedną dziewczyną, jak ty się zachowujesz? A ty jedną przyjacielem? Ja miałam same piątki z chemii, to trzeba rozchodzić! Albo do spa? A co chemia ma w ogóle do zdrowia? Nie możesz się namacać, tylko do szpitala na kilka tygodni, bo cię noga boli. Idź na jakąś rehabilitację. Rehabilitacja, a nie jakieś szpitale. Ale ja nie jestem Stuart! Dobra! Cały czas porównujesz do Stuarta! Musimy zrobić tak, żeby on nie mógł wyjść. Żeby on pojechał do szpitala, a nie żadnego szpitala! Wezwij sobie jakiegoś rehabilitanta do domu. Indywidualnie, na jakiś masaż, prześwietlenie zrobić, tak? Prześwietlenie zrobi jutro! Na sesji Boży mieszkamy na zamku. Będziesz jechał tam kilka dni. Zamkiem sobie rozmawiamy do końca, jak i kiedy wrócisz? Za tydzień wrócisz do domu, bo cię noga boli? Ja z tym bierzemy go. Nie, on nigdzie nie wychodzi. Bo jak wyjdzie, to już nie wróci. Co ty robisz? Weź go, jak wyjdzie, to już nie wróci. Nie możemy tak zrobić. Dobra, wychodzimy. Nie. Wychodzimy, przesuń się teraz. Jak wyjdziesz, przesuń się teraz. Nie wrócisz. Siłą nas nie rzucie.
Myślisz, że nie dam radę? Myślisz, że nie dam rady, mam dwóch? Nie, gryziesz temu, nie. Dawaj, bierz ich, Adam. Nie, już, nie, stary. Zostaw mnie, nie dotykaj, nigdzie nie wychodzisz. To za odłóż kamerę i trzeba ich przepchać, stary. Nie, trzeba indywidualnego lekarza! Odłóż kamerę swojego lekarza! Dobra. A wy co, jesteśmy, po co tu wracacie? Po co wracacie w ogóle? Jesteś youtuberem. Takie rzeczy. Co ty robisz w ogóle? Ty jesteś chorą kobietą! Prywatnie! Prywatny lekarz, prywatny specjalista od takich rzeczy. A nie jeździsz jak najgorszy. Ale gdzieś jak ty się w ogóle zachowujesz? Do szpitala! Zadzwoni się po takich! Masz sobie kostkę z Wiktorem. Jak zadzwonisz po prześwietlenie, co? Z rentgenem przyjedzie? Wiesz ile kontuzji w życiu miałem? Wiesz ile kontuzji w życiu miałem? Za każdym razem leżałeś w pojomie. Już! Już, co się stało? No ty nawet nie widzisz, jaką mam puchiznę. Ja pierniczę! Stary, oni są chorzy! Powinieneś skończyć z nimi współpracę, jak ty możesz w ogóle mieć taką kobietę, która cię ziścia bije za to, że nie może się wysłowić nawet. Ja pierwszy raz widzę, żeby ktoś się zachował tak jak zwierzę, nie? Zero współczucia, widzisz, że osoba cię... Tak, zero uczuć. Ale to okej, oni potraktowali ciebie jak rzecz, stary. On to w ogóle się już nie odzywa, no. On jest załamany. A słuchaj, jakbyś się zachował, jakbyś mieszkał z nimi, był dla nich w porządku, nagrywał z nimi filmy i oni by się też zachowali. Zwierzęta. No, tak. No, ale to jest brak słów, dla takich ludzi to jest brak słów. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Dlatego my z tobą jesteśmy. A i ty sobie jeszcze podśmiechujesz, to nie jest śmieszne, Jaszur, naprawdę, bo spójrz, ja pierwszy raz widzę go w takim stanie. Przecież ja się nie śmieję, co ty Kamuś, stary, będzie wszystko dobrze, jedziemy już do szpitala, będzie dobrze. Kamuś, nie smuć się, jesteśmy z tobą, będzie dobrze. No, nie płacę. Ale teraz widzisz, jak oni ciebie potraktowali, tak? Masz też nauczkę na później, na przyszłość. Jedziemy do szpitala. Nie ma co zwlekać, nie ma co się ich słuchać. Oni to niech sobie tam siedzą w domu i narzekają sami na siebie, bo już tak. Ty widziałeś w ogóle, on siedzi z tyłu, całą noc nic nie odzywa, trochę mi szkoda. Kamuś. Masz, żeś się uśmiechnął. Nie przejmuj się nimi. Nie masz co się nimi przejmować, skoro oni cię tak traktują, to są ludzie, którzy nie są dla ciebie... Znaczy może dla ciebie są wartościowi, ale dla których ty nie jesteś wartościowy, więc po prostu się nimi nie przejmuj. Nie ma co się smucić, tak. Nie jest tak źle. Ale nie dziwię się, no stary... Boże, co oni mu zrobili? Jak ja bym sobie złamał kostkę i ktoś by mnie tak potraktował, no to... To jest tragedia, jak oni w ogóle mogli go tak potraktować, co? To jest przesmutne. Ale to jest zresztą, dredziarz, a teraz widzisz, jak twoja dziewczyna cię traktuje. Ty ją traktujesz jak skarba największego, a ona ciebie... Kupujesz dla niej wszystko dla niej robisz. Ale te rzeczy, które kupuję, okej, to są rzeczy materialne, ale ty jej pokazujesz bardzo dużo uczuć, a ona tego nie docenia, stary. Boże, jaki on jest smutny. Dobra, idziemy z nim do szpitala. Ja szurwałeś go jakoś pociesz. No jak ja mam, co mam po zrobić? Przytul go. Nie, chcę, nie nagrywaj, proszę. Nie nagrywaj. Chodź, kamerzysta, idziemy do szpitala. Ja to przemyślałem wszystko. Ale co ty, stary, przemyślałeś? Idziemy w tym momencie do szpitala i jesteśmy już pod... No, przemyślałem to, co oni... Posłuchaj, bo przemyślałem to, co oni powiedzieli. Oni zachowują się jak totalny... Nie będę mówić, jak się zachowują, bo wszyscy wiemy, jak oni się zachowują. Ale przemyślałem to, ja nie mogę zabić widzów. Ale stary, ty nie zabijesz widzów. Ja muszę nagrywać. Ale widzowie... Jak nagrywać? Ja muszę nagrywać. Uczucia widzów nie zrozumieją to. Twoi widzowie cię rozrozumieją, że z tobą źle. Dobra, puśćcie mnie, ja muszę to... Oni mają rację, ja muszę nagrywać. Ale stary, to przecież możesz nagrywać. Nie idziemy do szpitala. Nagrywamy ten odcinek. Nie idziemy do szpitala, nie idziemy do szpitala. Musisz pójść na... Jak tu jest szpital? Ja nie mogę zabić widzów, ja muszę mieć najmniej. Ale będziesz nagrywał, ale właśnie niech ci naprawię nogę. Ale to zajmie a nie rozwalisz tam do końca. Słuchaj, nie chodź. Jak nie mam filmu na jutro. Nogą cię zamkną. Nie mam filmu na jutro, oni mają rację. To nagramy bez ciebie. Nie, Kamuś, będzie na odcinku, a my to zrozumiem, bo my sobie też wiedzą, jak to jest po prostu. Trzeba jechać do szpitala, na rentgen. Co ty robisz w ogóle? Idziemy do szpitala. I widzowie też to zrozumieją. Nie, dam radę. Dam radę, wracajmy. Wracajmy, dam radę jakoś. Chodź do szpitala. Ile stracimy godzinę? Nie, po prostu dla widzów to zrobię. Ale ktoś do ciebie mówiąc tak, nie ma do ciebie szacunku. A widzowie na pewno bardzo by chcieli, żebyś teraz poszedł do szpitala i bo też chcieli... Dokładnie, Adix ma rację. Nie, oni chcą daily. Ale też nie chcą dobrze. Oni też mnie nie szanują, widzowie. Dlatego idź... No nie, co ty robisz w ogóle? Mówią cały czas, że robię ustawione filmy. Stary, nie szanują mnie. Jak to może być ustawione? Spójrzcie na tą kostkę, jak to może być ustawione. Oni chcą tylko filmów. Jak ten obrzęk ani trochę ci nie schodzi, stary. Nie ma opcji. Chociaż pójdźmy, zrobisz sobie prześwietlenie. Zrobisz prześwietlenie. Słuchaj, a jeśli coś się stanie ci poważne, to już w ogóle nie będziesz mógł chodzić nigdy. Pomyślałeś o tym? Ale obiecałem im te daily. Sprawdzimy tylko, czy damy radę, zrobimy nawet daily bez ciebie. Nie ma złamania, będzie ściągnął, wszystko w porządku. Wrócimy do domu, będziemy dalej prowadzić daily. Ale chociaż sprawdźmy, proszę ciebie, ja chodź. W czasie ciebie proszę o to. Boli mnie. Strasznie mi boli. Stary, ale ja ci się nie dziwię. Nie dziwię się, to jednak jest zwichnięcie kostki z takiego obrzęku, to ja nie widziałem, stary, po całej mojej kadencji grania w piłkę nożną. Dzień dobry. Nie ma nic, tylko biało. Ze zwichniętą kostką. Na rentgen? Tak, skierowałam na rentgen. Słucham, jest wszystko. Tylko, że na rentgen potrzeba. Jest potrzebne badanie lekarskie, proszę już mi tylko poczekać. Dobrze. No i nic, możemy czekać.
Stary. No. I co? Co się okazało, że to tak? Zwykłem cię. Najprawdopodobniej złamanie jeszcze dodatkowo. A co ci mówiłem? I co ci mówiłem? A ty chciałeś nie iść do szpitala, stary. Trzymaj. Ale ja nie wiem, czy możesz mnie wywozić z wózkiem. Musisz się zapytać. Zapytać, czy masz mnie wywieźć. Proszę bardzo. Do auta. Tutaj na parkingu. Czyli tutaj mogę podjechać? Okej. Czaiczy? Czaiczy to? Ja pierdolę. Pa, też cię nagrywa. Ty, a może... Jacy oni byli bez serca, że ci kazali chodzić z tą Romona się siadać. Aż tak daleko ten gipsy. A może ja zadzwonię do niej i ja jej powiem, że tak naprawdę było, że miałem rozwaloną nogę. Może ona myślała, że ja oszukuję. Jak myślała, że oszukuję? Widziała ten obrzęk. Chciałeś, miałeś ale stary, kuletową nogę. Stary, grałem tyle lat w piłkę, ćwiczyłem te sztuki walki, jednak wiem jak to wygląda. Wiem jak wygląda uszkodzenie takiego stawu. I mówiłem ci od początku. Ja wiem, że mówiłeś od początku, ale stary, może ja zadzwonię do niej jednak. Ale co ty teraz chcesz być pokorny dla niej, to ona nie, powinna być pokorna dla ciebie. Powiem mi, że naprawdę. Powinna się zostawić w ogóle. Powinna się zostawić. To, co ona robi, to jest chore. Moim zdaniem, stary, na razie. Na razie to zostaw. Nie, zostaw to po prostu. Jej nie zostawię. Ale wróćmy i zobaczymy, jak ona zareaguje na twoją nogę. Zobaczymy, jak ona na to zareaguje. Że masz w gipsie nogę. Nie masz gipsu, masz pan. Ma z tyłu szynę, ma normalnie szynę, też tak myślałem. Ma. Bez kitu, ma. No. Właśnie mówię, że ma. Musisz obiecać, że jeśli ona tak będzie dalej się traktować, już musisz ją zostawić. No stary, no nie masz sobie zdjęcie? Życia. Masz zdjęcie, czy ci nie dali? Nie, nie dali. Nie masz prześwietlenia? Dobra chłopaki, pomóżmy mu wejść do samochodu. Dobra. A czy ty jesteś nienormalny ogólnie? Czemu nienormalny? Dlaczego ty mi Janie, czy nie powiedziałeś? No bo nie chciałem cię denerwować. Walida, teraz jest dwóch. Ja bym ci pomogła. Pomóżcie mu wtedy, to co się patrzycie? No. Aha, no, tylu chłopa, no to byście mu pomogli, tak? No. Walida będzie prowadził inwalida. Załatwiłam ci wózek, jak się tylko o tym dowiedziałam. Ale będziemy jeździć komuś. Masz nogi w górze? Biedny komuś, biedny komuś. Nie! Maciek, spokojnie! Nie, walimy normalnie. Kamerzysta, ale nie da się wykorzystywać. Weź daj i spłatuj sobie z nią. Co jest? Co wy tu robicie? Złego faceta wybrałam. Stwierdziłam, że miałam super dzień. Mieliśmy na dwóch spacerach. Ale? Co jest za malery? Ja nie wiem, jestem w szoku, co zobaczyłem. Jezu, ale ty widzisz to, ma? To można sobie każdy to może założyć. Ty widzisz tu pod, spójrz, ja dotykaj go! On ma gips. To jest udawane. Jesteś żałosny. Kalerstwem, całkowicie nic nie potrafię zrobić. Przynajmniej spędziłem fajny dzień, gdy ciebie, żałosny idioto, nie było. Weź się uspokój, ja sam, uspokój się, co ty wyprawiasz? Bawiłem się doskonale, bawiłem się super. Dobrze, że ciebie nie było. I co, ta noga, to jest twoje wytłumaczenie? Na to wszystko? Na tą całą sytuację? Ale to co on miał, ze złamaną nogą, co on miał? Nagrywać filmy cały dzień? To nie jest przyjaciel! Daily nie umie nagrać! Jest główny, mamy przyjaciele! Jaki facet schodzą po schodach, łamie przynajmniej się dobrze bawiliśmy! Prawdziwy! Dzień super spędziliśmy! A ty dalej po szpitalu! Weźcie, idźcie stąd w ogóle! Jedź sobie po całej Polsce, nie obchodzi mnie to! Debilu najgorszy! To widzicie, co się dzieje? Co się dzieje? Kaleką jesteś, to się dzieje! Kaleka! Jaki facet schodzą po schodach, łamie wypadek? Zamknąć się! Jaki wypadek? Zostać go! Ale chodź. Stawiać. Ze schodów schodziłeś? Kaleka, taki jesteś? No, ale co jeszcze ty mówiłaś? Ze schodów nie umiesz, nawet ze schodów nie umiesz. Wynoś się! A wiesz! Weź idź stąd, Wurule. Fani mi za to, fani mi jeszcze za to podziękują. Co podziękują? Ty prozgowałem, no już mnie zdradziłeś. Ja cię nie zdradziłam, my imprezowaliśmy, byliśmy na spacerach. Bawiliśmy się, było super. A przez chwilę się przytulaliście, tak? Co się przytulaliście w pokoju u niego? My jesteśmy przyjaciółmi. No właśnie, nie możemy być przyjaciółmi? Z Maszą też się przytulam. No i co? Masz jakiś problem? Zazdrosny jesteś czy co? Bo tak, ale może się całowaliście. Całowaliśmy się. Debilu! Ty się lecz! Ona się całowała z Rydziarzem i z Jaszczurem i z Adamem. I ona po prostu... Dobra, nie ma co gadać o Wiolce, bo Wiolka to jest... W ogóle Wiolka to jest... Dobra, ja... To jest dramat. A ja ci mówiłem, co masz zrobić z nią. Czemu ty ją nie chcesz zostawić? Nie da się wykorzystywać. Ściągnięty. Zamknij mordę, dobra, jutro ściągasz git? Wy jesteście razem w siebie bardziej i możecie sobie tam wracać do tego pokoiku. Ja tego nie widzę. To jest ustawione i to jest prank na nas. Jaki prank? Mamy kartę ze szpitala. Podrobioną. Nie podoba mi się to. On w ogóle siedzi sam cały czas na tym dworze. Nic dziwnego. Widziałeś reakcję Dredziarza? No przecież to jest chore. Chore, tak? W ogóle ześwirował chłop. No jak to jest? Jak się trzymasz?
Nie przejmuj się nią. No ogólnie nim się nie przejmuj, stary. Ale stary, ja ale rozumiem ustawione filmy, ja rozumiem, że jest ustawiony film i w ogóle, ale to jest autentyczne życie. To nie jest ustawione. Jeżeli wy myślicie, że to jest ustawione, to nie jest ustawione i dla nas to jest tak samo chore i dla was. To jest prawdziwe życie, w sensie... Oni wszyscy są chorzy, to nie jest ustawione. To jest chore, że oni w takim czasie, kiedy tobie się to dzieje, oni piją w ogóle alkohol. Patrzcie, co oni robią. Oni imprezują. Tak, bo jak ona miała przystąpić tutaj, wiesz, że ona cały czas tutaj balowała z nimi? Ona w ogóle, ona nimi, jak ja się o tym dowiedziałam, to ja zaczęłam od razu do was dzwonić, w ogóle wózek zaczęłam, kurde, ogarniać. Wszystko byłam przyjęta, a ona, ciur, ona chce jechać po alkohol, ona do mnie mówi. Nie, ja rozumiem, że jeżeli to był ustawiony film, ja rozumiem, że ma, ale ja nie cały czas. To jest seria, to jest to się dzieje na serio. Ja nie chciałam ci mówić przez telefon, żebyś ty po prostu... Oni są okropni. Musisz przycinić po prostu kroki w przód i... Odejdź od niej, bo ona cię ciągnie w tył, stary. Słuchaj, zrozum to w końcu, zrozum to. Nie daj się oszukiwać. Zobacz, co jej się podoba. Jej się podoba dredżarz, który demoralizuje jej wszystkich. Ile tracisz przez nią, zacznijmy od tego. Jak twoja kobieta może w ogóle mieć w dupie co, że złamałeś nogę i co jakoś do innego, bo złamałeś nogę. Dla niej już jesteś bezużyteczny. Dla niej jesteś kaleką, rozumiesz to? Dla niej jesteś bezużytecznym kaleką. I czy to jest tylko miesiąc? Ona ma to w dupie. Nawet jaki miesiąc? 3 tygodnie. No 3 tygodnie, ona ma to w dupie. Ona cię już po prostu wyrzuciła do śmieci. Bezużyteczny dla niej. Jeszcze się bym nie zdziwił, jakby ci czarto rodziła do zera. Nie ma dostępu do tego. Dobra. Nie ma i nie będzie. Zakończcie ten odcinek. Jak mamy daily robić, mimo jak będę kaleką, to będę robić to zero. Przy końcu pamiętajcie, nawet nie ma co mówić teraz rozmowy, więc widzimy się po prostu w kolejnym odcinku. Dziękujemy wam za oglądanie. Cześć. Pa, pa.